Emulacja to nie grzech, ale granie w joystickowe gry na takich padach już jak najbardziej. Cześć, tu Bork, Retrogralnia. Witam Was serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj mam dla Was szokującą informację. Czasami używam emulatorów. Używam ich nawet dość często, gdy chcę sprawdzić jakieś nowe gry, które wyszły na przykład na takie urządzenia jak Atari 2600 czy na jakieś bardzo rozbudowane Amigi. W takich przypadkach emulacja jak najbardziej się sprawdza, natomiast nie sprawdza się, przynajmniej według mnie, używanie do sterowania w tych emulatorach takich padów od na przykład PS3, PS4, Xboxa czy w ogóle padów PC-towych. Nikt nie mówi mi, że istnieje jakiś lepszy kontroler do pewnego typu gier niż joystick. Naprawdę nikt mi tego nie wmówi. Ja wiem, że wielu z Was wychowało się na konsolach, wychowało się na przykład na Pegasusie i dla Was używanie pada to druga natura. Ja natomiast jestem dzieckiem Atari 2600 i dzieckiem Commodore 64 i od zawsze używałem takiego typu joysticków. Dlatego też sterowanie czymś innym niż joystickiem w wielu grach jest dla mnie po prostu straszną mordęgą. I właśnie tutaj jest problem z emulatorami, gdzie zazwyczaj sterujemy klawiaturą, a czasami podłączamy jakieś współczesne pady i mamy nadzieję, że będzie dobrze. No ale niestety nie jest. Jeśli może w jakichś platformówkach, ktoś, kto normalnie gra w te platformówki padem, jeszcze jakoś sobie radzi, ale na przykład ja, na przykład w Jury Ride, używając takiego zwykłego pada, to nie jestem nawet w stanie przejść kilku pierwszych mostów, choć jestem całkiem niezły w tą grę. W tą jedyną grę jestem troszkę niezły. W tą jedyną grę jestem w miarę dobry. To jest w końcu jedyna gra, w którą umiem grać. Już od dawien dawna szukałem jakiejś przejściówki, która umożliwi mi podłączenie takich zwykłych, atarowskich joysticków do peceta. Dawno, dawno temu kupiłem sobie nawet takie specjalne, dosyć drogie urządzenie, które nazywało się Keirach. To jest urządzenie, które pozwala na podłączenie klawiatury Commodorka do komputera PC przez USB i posiada też dwa porty DB9, do których można podłączyć joysticki. Ale niestety to urządzenie działa w trybie emulacji klawiatury, co do końca nie jest takie fajne. Zresztą sami spróbujcie wcisnąć na klawiaturze kilka przycisków naraz. Większość z nich sobie z tym nie poradzi. No ale na szczęście istnieją inne rozwiązania, które są dedykowane specjalnie pod to, by podłączyć do portu USB stare, dobre joysticki. Jedno z nich wpadło niedawno w moje ręce, to jest takie czarne, fajne pudełko z logiem C64 Power.com. Tak dokładnie jest to urządzenie autorstwa tej samej osoby, od której kupiłem jakiś czas temu nowy zasilacz do Commodore 64. Zasilacz, który od tamtego czasu bardzo dobrze mi się sprawuje. Mówiąc kupiłem, mam oczywiście na myśli to, że zasilacz ten dostałem w prezencie, a dokupiłem sobie tylko bardzo mi potrzebną przejściówkę z Commodore 64 na Commodore 128. To urządzenie oczywiście jest proste jak cep. Z jednej strony mamy port USB. Jest to port USB, który znacie chyba dobrze z drukarek, czyli taki największy port USB. No w sumie, tak szczerze Wam powiem, że miałem pewien problem z znalezieniem takiego kabelka u siebie w domu, bo jednak teraz większość z nas ma raczej pod ręką kable USB mikro, czasami mini, natomiast taki zwykły, duży kabelek USB to już ostatnimi czasy rzadkość, ale rozumiem, dlaczego on się tutaj pojawił. To jest najbardziej solidny z kabli USB. No i dzięki temu kablu możemy podłączyć to czarne pudełeczko do peceta. Z drugiej jego strony znajdują się aż dwa, co mi się bardzo podoba, aż dwa porty DB9, pod które możemy podłączyć zwykłe joysticki w standardzie atarowskim. Z jednej strony podłączamy joysticki, z drugiej strony podłączamy to czarne pudełeczko do komputera. No i właściwie to koniec. Oba joysticki już po chwili w systemie Windows są widoczne jako takie typowe kontrolery do gier, nazwane ładnie retro kontrolerami. Ponieważ system widzi te joysticki, te dwa joysticki DB9 jako zwykłe pady do gier, nie ma kompletnie najmniejszego problemu z konfiguracją ich we wszelakich
emulatorach. Ja osobiście przetestowałem to urządzenie bardzo dokładnie ostatnio podczas streamu, w którym przeglądałem najnowsze gry, które powstały na Atari 2600. Używałem wtedy emulatora Stella i naprawdę bez problemu grało mi się zarówno w gry single player, jak i gry multiplayer. No, urządzenie po prostu działało tak, jak działać powinno. Zdarzyło mi się je też używać już z emulatorem Spectruma, z emulatorem Commodorka, no i też z emulatorem wcześniej wspomnianej Amigi. To, co jeszcze mi się podoba w tym oto urządzonku, to jego naprawdę solidna, metalowa obudowa, która no, wydaje mi się, że jest prawie że zrobiona ze stali zbrojonej. Oczywiście tutaj żartuję, ale naprawdę jest to porządne, metalowe urządzenie. Nie muszę się bać, że ono mi się za chwilę rozpadnie. A jak już wspominałem w wielu recenzjach sprzętów Neo Retro, to jeden z głównych zarzutów, jaki mam do tego typu urządzeń, to jest ich taka archaityczność, to, że sprawiają wrażenie, że zaraz mają się nam rozpaść w rękach. Nawet nie będę wspominał o tych strasznych Neo Pegasusach za 15-30 zł, które po prostu rozpadają się po wyjęciu z pudełka. Natomiast tutaj mam pewność, że to urządzenie no, po prostu nie ma prawa się mechanicznie uszkodzić. Ja polecam to urządzonko, ale jak mi pamięć nie myli, jeszcze jest kilka tego typu rozwiązań na naszym polskim rynku. Wydaje mi się, że na przykład twórcy kontrolera Tom Plus, który używam, by podłączyć współczesną mysz na USB do Commodorka, czyli urządzenia działającego w drugą stronę, też mają takie swoje rozwiązanie i znając ich, wydaje mi się, że też pewnie jest całkiem solidne. No dobra, ale tutaj naprawdę nie ma co się rozwodzić na temat małego, czarnego pudełka, które po prostu jest tym, czym być powinno. To wszystko, co chciałem Wam powiedzieć w tym filmiku. Zostawcie na dole komentarz. Nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału i mam nadzieję, że widzimy się już niedługo. Pozdrawiam Was serdecznie. Borg, Retrogradia.